Kto skacze z siódmego piętra? Powinien z trzynastego. On chce mnie pozbawić domu, nie potrafi nawet się zabić. Czy to naprawdę konieczne? Świadkowie widzieli, jak wyskoczył z balkonu. Był zrozpaczony. To nie znaczy, że jest mordercą. Ale to wskazuje na wyrzuty sumienia. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale mamy dowody, że Eric był u ojca przed jego śmiercią. Mieszkamy w tym samym kompleksie. Z pewnością jego DNA jest w całym domu. Chyba nie myślicie, że zabił ojca. Eric czuł niezaspokojoną żądzę forsy tatuśka. Skoro był chętny zrobić coś tak potwornego, jak wyrzucenie mnie z domu, to pewnie mógł też zabić ojca. Moja lewa stopa chce coś powiedzieć. Nie. Pieniądze. Skarbie. Nic nie mów. Co próbujesz powiedzieć, Eric? Tata pogrążył firmę. Tonęliśmy w długach. Myślałem, że szybka sprzedaż nas uratuje, ale co skarbie? Nic nie zostało. Nie mogłem się pogodzić z tym, że cię rozczarowałem. Skoro chodzi o pieniądze, mogłeś zadzwonić do mnie, a nie skakać. Możemy to przenegocjować? Umowa już została podpisana. Jak mogło tak szybko dojść do sprzedaży? Chodzi o tę umowę na wszystkie budynki na ulicy? Tata Erika przygotował sprzedaż i zostawił umowę na biurku. Chciał pomęczyć kupca. Zgodziłeś się na sprzedaż od razu po śmierci ojca? Nie mógł już tego powstrzymać, ale nic to nie dało. Wystarczy nam to, co mamy. Siebie nawzajem. Nie potrzebujemy pieniędzy. Cudowny dzień. Grozi mi bezdomność i czuję mdłość. Ten, kto kupił Lux, zyskał najwięcej na śmierci Dina. Jak się nazywa nowy właściciel budynku? To Eleanor Bloom. Myślisz to samo, co ja? Wątpię, ale porozmawiajmy z Eleanor Bloom. Dziękuję. Boże.